Cześć wszystkim. No, dzisiaj również ja obchodzę w jakiś sposób 35-lecie wydania Mario. Oczywiście poza kupieniem gry na Switcha, tak, remasterów trzech Marianów z poprzedniej generacji. No i celebrowaniem, graniem w Super Mario 3D World, oczywiście na Wii U, gdyż preferuję oryginał. Dopiero gdy oryginał przejdę, to kupię sobie wersję na Switcha. Postanowiłem też nabyć limitowaną edycję Nintendo Switch. Dlaczego? Jest to co prawda ta sama wersja, którą zakupiłem 4 lata temu, dosłownie tam kilka miesięcy po premierze, z Super Mario Odyssey w paku. No ale już po 4 latach konsolka, o ile prawie się nie starzeje, ale również trzyma cenę, postanowiłem ją sobie zmienić na tą wersję limitowaną, gdyż jak wiemy Switch Pro to jest troszeczkę jeszcze pełen plotek ta sprawa i nie wiadomo jak to się dalej skończy, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby wymienić po 4 latach konsolę. No a jeżeli wyjdzie niedługo Switch Pro, to na pewno nie będę miał problemu ze sprzedażą takiej to pięknej, limitowanej wersji, szczególnie dlatego, że ta już jest sprzedana dosłownie za cenę, za którą ją kupiłem 4 lata temu. Tak, to jest po prostu niewiarygodne, jak mocno trzyma Switch swoją cenę. No nic, proszę Państwa, no, z okazji 35-lecia wydania Mariana z Nintendo, oprócz wydawania tych remasterów, można powiedzieć, tak? No bo jednak Super Mario 3D All Stars to są 3 remastery, jeden z Wii, drugi z GameCube'a, trzeci aż Super Mario 64, postanowiło rolą tradycji remasterować wszystko, co wyszło dobrego na Wii U. Wciąż jeszcze czekamy na Xenoblade Chronicles X, czy tam dosłownie jeszcze kilka gier. No ale przynajmniej troszeczkę się, można może powiedzieć, nie popracowali, ale przyłożyli, żeby wyprodukować naprawdę wyjątkowe wydanie Nintendo Switch, które się nazywa dokładnie Mario Red and Blue Edition. Czym się różni takie Nintendo Switch od tego, które ja mam? Otóż te pierwsze, wydane w 2017 i trochę 2018 roku, jest to tak zwana wersja pierwsza, a ta wydawana już od końcówki 2018 roku, bodajże wersja druga. Różni się troszeczkę bardziej energooszczędnym pracowaniem, jakby można powiedzieć, Switcha, co powoduje, że czas na baterii w trybie przenośnym jest wydłużony. No a jak już wiecie, ja jestem głównie graczem mobilnym, preferuję konsole przenośne. Taki wyjątek właśnie ostatnio zakupiłem Wii U i mi jest bardzo ciężko, że muszę go używać w domu. To dla mnie jest to naprawdę wielki, wielki plus, że konsola trzyma na baterii dłużej niż moja. Zobaczcie, jak ładnie to pudełko wygląda. Tutaj mamy zawieszone Joy-Cony na takich, można powiedzieć, paseczkach, takich co w starym Switchu tak wyglądały, gdzie na końcu jest monetka, czyli bardzo fajna symbolika z uniwersum Mario. Co mamy dalej? Po tej stronie mamy tylko napis Nintendo. Tutaj mamy już pokazane, że w skład zestawu wchodzi też pouch, czyli torba podróżna, może być pokrowiec na Switcha. No i warto zwrócić uwagę, że Switch jest po raz pierwszy w innym kolorze niż standardowy czarny. Były już kolekcje limitowane Dragon Questa na przykład, czy Animal Crossing. To bardzo, bardzo często może i dock był w jakiś sposób zmieniony, ale nigdy nie mieliśmy jeszcze zmienionego obramowania Switcha. Tak, po raz pierwszy jest coś innego niż kolor czarny. Ok, no dobra, to rozpakujmy to pudło. Bardzo sterylne, bardzo ładne. Aczkolwiek test Super Mario Odyssey mi się może trochę bardziej podoba. Więcej tu było nawiązań do Mariana. Oczywiście kod, który tutaj dostałem, jest przypisany do Nintendo Account, więc nie stracę przy sprzedaży tej gry Super Mario Odyssey. A jest to super gra. Ok, czyli tak rozpakowujemy. No i co widzimy w środku? No ten unboxing sprzętu od Nintendo zawsze był na wysokim poziomie. Fajna prezentacja sprzętu, niczym jakiś sprzęt od Apple. Tak, mamy oczywiście tutaj na górze piękną konsolę. No naprawdę, robi wrażenie na żywo ta czerwień. Bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo. Jest to ślicznie wykonane, jakość materiału. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że nawet kolor czerwony wchodzi tam do środka. Czyli nie jest tak, że tylko zrobili ramkę. No i piękny tył. Nie no, słuchajcie, to jest po prostu coś wspaniałego. No, klapka jest w kolorze czarnym. Nie wiem, czy ktoś z tej klapki korzysta. O, troszeczkę jest mocniej
przymocowana. Nie, słuchajcie, jest stabilniejsza niż ta, którą ja mam w swoim Switchu. Tutaj z góry też czerwono. Fajnie, że slot na karty kadridże z grami jest również na czerwono. Super to wygląda. No więc naprawdę jestem zadowolony. Jeszcze porównajmy sobie to do starego Switcha. Zdejmy Joy-Cony, bo sobie je też porównamy. No to tak. No to oczywiście rozmiarowo tak samo. Jeżeli chodzi o tył, no to zdecydowanie czerwony mi się bardziej podoba. A jeżeli chodzi o wagę, słuchajcie, takie same. Zdecydowanie takie same. No, ekranu jeszcze nie odpalę, bo nie mogę. Ale porównajmy sobie jeszcze ten wyświetlacz do wyświetlacza z gamepada z Wii U. No to jest podobnej wielkości, słuchajcie, podobny. Oczywiście gamepad Wii U troszeczkę bardziej zaawansowane w pewnych aspektach urządzenie, w wielu aspektach mniej. Do Game Boya Advance'a, może śmieszne porównanie, ale może ktoś chce zobaczyć. Tak, też kolor czerwony, gdyż lubię czerwony kolor. Porównajmy sobie jeszcze to do innych konsol, jakie mam od Nintendo. Na przykład do Nintendo 2DS XL wydanego z okazji 25-lecia Mario. To jest bardzo fajny, fajny pomysł, że sobie go kupiłem właśnie 10 lat temu i teraz po 10 latach kupiłem nowiutką konsolkę na 35-lecie Mariana. Od razu powiem, że nadal uważam, że DS-y czy DS XL są o wiele lepszą konsolą, jeśli chodzi o ogrywanie tytułów z Nintendo DS niż na 3DS-ie. Dlaczego? Gdyż po prostu ma to fajniejszą jakość. Jeżeli chodzi o 3DS-a XL, no to tak to wygląda. I jeszcze mam tu przy sobie Vita. Jeśli ktoś lubi gry, konsole przenośne, to kojarzy najwspanialszą konsolę na świecie. No to Vita tak. O, Switch tak. Jeśli chodzi o porównanie. Tak, czyli oczywiście Switch troszeczkę większy. Tak, czyli to z Vita. Tak, z 3DS XL-em. Ok. W ogóle swoją drogą fajnie to razem wygląda. Gdzie ładnie wyglądało na półce. Z 3DS-em. Tak. I z Game Boyem Advance SP2. No super, super. To jestem z tego, to jestem mega zadowolony. Uwielbiam czerwone kolory. Na razie odłóżmy go sobie. I zobaczmy Joy-Coniki. O kurczę, inny kolor. Zupełnie inny kolor niż mój. Niż moja limitka z Super Mario Odyssey. Zobaczcie, jest mniej intensywna czerwień. Nie wiem, czy widać to na kamerze, ale Super Mario Odyssey ma bardziej intensywny czerwony. Ten jest taki bardziej pastelowy czerwony, jeśli mogę to tak nazwać. Nie jestem dziewczyną, to nie znam się na kolorach. No, może ktoś to zauważy, ale zdecydowanie są inne. No i lepiej leżą w dłoni, na pewno. Bardzo fajnie to wygląda. Zobaczmy, jak wyglądają razem z konsolą. Boże, no świetnie to wygląda. Aż już się chce po prostu odpalić Wiedźminka i sobie razem popykać. Dobra, super, super, naprawdę fajny jest taki feeling tej konsoli, jest inny niż czarny. Ta jest taka bardziej matowa i lepiej leży w dłoniach. No dobra, to tu mamy konsolę. Co mamy na kolejnym etapie unboxingu? W kolejnym etapie unboxingu mamy właśnie ten słynny pokrowiec. Tak, czyli coś, dzięki czemu ta edycja jest ciupkę droższa od standardowego Switcha. Słuchajcie, pokrowiec jest wykonany bardzo fajnie, jest twardy. Tutaj mamy fajne elementy, taki żółty kolor tych tutaj zapinek. Co mamy w środku? Zobaczmy, no super, jest miejsce na kadridże. No to super, to się cieszę bardzo. O, super to wygląda. Naprawdę, jeszcze tu możemy sobie wrzucić. No nie wrzucimy tu AirPodsów, bo przecież rzeczywiście Switch nadal nie obsługuje Bluetootha, co jest po prostu porażką. Pokrowiec jest takie malutkie power-upy z Nintendo, jakaś chmurka. Znaczek Mario. Więc tutaj niebieskie, tutaj czerwone. Utrzymane w stylistyce edycji limitowanej tego Switcha. Super sprawa. Zobaczymy jeszcze, jak razem to się prezentuje. Załóżmy, że sobie idziemy. Wychodzimy. Tak. Wkładamy Switcha, tu od razu mamy ochronkę na ekran, zamykamy. Super ładnie wszystko się trzyma. Dobra, jedziemy dalej. Co mamy dalej? Wow, dali folię ochronną. To jest dopiero zestaw kolekcjonerski. No, ale tego nie było wcześniej. No i co jeszcze tutaj mamy? Carrying case and screen protector, czyli instrukcja do nakładania po prostu tej folii oraz jakieś informacje odnośnie tego pokrowca. No fajnie, że dodali.
Jedziemy dalej, co mamy. Kolejny poziom, zdejmujemy pudełeczka. O, i tutaj mamy rozłożone ładnie kolejne trzy elementy. Co mamy w środku? Więc tak, zacznijmy od lewej strony. Tu mamy Nintendo Switch Lite Important Information Booklet, tak, czyli jakieś tam informacje gwarancyjne pewnie w kilku językach, dosłownie w wielu językach. Czy jest po polsku? Nie, po polsku nie ma, proszę Państwa. Dobra, zobaczcie, nawet te same dodaję do zwykłego i do Lite. Nie chciałem się robić oddzielnych tych. No to tutaj minusik. Co mamy dalej? Dodali kabelek. Kabelek jest brandowany symbolem Nintendo. Jest. Branding jest totalnie. Dobra, tu i tu. No i ładowarka USB-C. Też brandowana Nintendo. Dobra, jedziemy dalej. Dalej mamy Joy-Con Grip tak zwany, tak? Czyli coś, co pozwala nam zamienić nasze Joy-Cony w pseudo-kontroler. Ja miałem wcześniej czarne, więc fajnie, że dali niebieski. Coś nowego, troszeczkę może lepiej wykonane. Ja swojego rzadko używałem, bo wolę, tak jak mówiłem, przenośny. Wsadzimy sobie stare Joy-Cony, zobaczymy. A co tam? Jak to wygląda? A, no słuchajcie, całkiem ładnie. To prawda, nie jest to zestaw ten sam, bo to stare moje Joy-Cony. No, ale wygląda świetnie, leży w dłoniach świetnie. Typowy Joy-Con Grip. Taki, co zawsze mamy. Idzie do tego, bo ja tego nie używam. Wiesz, rzadko kiedy używam konsoli w trybie stacjonarnym. Jeżeli ktoś się zapyta, czemu nie kupiłem Lite'a, dlatego, że nie. Dobra. I na końcu co mamy? No jeszcze nie na końcu. Zobaczcie, jakie fajne zatrzaski do Joy-Conów. No świetnie to wygląda, naprawdę. To nie można się pomylić. Wkładamy minus do minusa. Słuchajcie, no super. Tutaj mamy małą monetkę, możemy sobie regulować. Tak? I czym to się różni od standardowych? Tutaj mam standardowe, pokażę od razu. Zobaczcie, to były zwykłe czarne, tak? Z czarnym ściągaczem, z napisem Nintendo. Tutaj mamy nawiązanie do Mario, Nintendo. Super, super. Lok jest szary. Ładnie to wygląda. Zsuwamy. Tak. Czyli mamy takie coś. Też tego nigdy nie używam. Tak samo jak nie używam tego z Wii. Jakoś nie lubię takich rzeczy. Ale się przydaje wtedy, gdy ktoś chce pograć Mario Kart w kilka osób, więc inne osoby grają na tym małym jednym Joy-Conie. Wtedy to troszeczkę poprawia doznania z gry. Dobra. Idziemy. Pakujemy. No i kolejna rzecz, super opakowana, bardzo, bardziej niż sama konsola. Co mamy w środku? Wow, no nie, that's a thing of beauty. To jest coś wspaniałego. Słuchajcie, nawet inny materiał troszeczkę. Nie no, ślicznie to wygląda, ten dok jest śliczny. Zobaczcie, wszystko jest czerwono, dokładnie, czyściutko. Dwa USB, czyli tu się nie zmienia. To jest mój standardowy dok. No nie wiem, mi się wydaje, że ten nowy jest lżejszy, ale to pewnie tak mi się tylko wydaje. No, ale wygląda to świetnie. To nic, to teraz łączymy cały zestaw, całość. Wyciągamy z pokrowca Nintendo Switcha nowiutkiego, pachnącego i wkładamy do doka, rysując ekran, bo taki jest oczywiście minus. No, i tak to wygląda. Ładnie? Pewnie, że ładnie. Może porównamy sobie ze starym. Wkładam starego. O. No, oczywiście prawie ten sam sprzęt, tylko mówiłem, nowy jest troszeczkę bardziej energooszczędny, jest troszeczkę inaczej rozłożone, są inaczej rozłożone procesy, ma taką samą baterię jak stary Switch, ale jest po prostu dłużej trzyma. Nie pamiętam ile, ale dłużej trzyma. No dobrze, słuchajcie, no to wszystko, tak? Czyli w pudle mamy doka czerwonego, Joy-Con gripa niebieskiego, zatrzaski do Joy-Conów niebieskie, tak, kabel HDMI i ładowarkę USB-C, tak, no i oczywiście pokrowiec, tak, no i oczywiście piękną konsolę. No i teraz jeszcze dostałem razem z konsolą, otrzymałem też kartę pamięci 128 GB, więc fajna opcja. W starym Switchu miałem 64. Była jeszcze brandowana Zeldą i Marianem, ale 64 giga w cenie 128, jest bez sensu zupełnie, więc wykorzystam sobie 128 i robię pełną migrację. Zapisy w chmurze,
migracja, switch to switch, wymieniam, pakuję starego i żegnam się ze starym, trochę mi wysłużył i biorę się za testy nowego. Kartę pamięci oczywiście wkładamy tutaj. No, takie fajne miejsce. Nie no, mówię, ta zaślepka jest o wiele fajniejsza. No i moje dwie ulubione konsole przenośne nawet pasują kolorami. To jest PS Vita Neon Orange z 2016 roku. Jedna z ostatnich serii, która wyszła z fabryki. Znaczy produkowali jeszcze do 2019 roku, ale się ciężko zdobyć. To jest 2016. No i Switch z okazji 35-lecia Mariana. To teraz czekamy, aż wyjdzie nowy Switch z Zeldą z okazji 35-lecia Zeldy i będę się zastanawiał, czy dobrze zrobiłem, czy źle kupując tego czerwonego. Nie no, ale ja już wiem. Jak wyjdzie z Zeldą, to na pewno nie będzie czerwony, będzie jakiś pewnie zielonkawy. No to nic, no to biorę po prostu teraz najbardziej modną grę. Otwieram pudełko, wyjmuję płytę, tak, wkładam i gram. Pozdrawiam.